Case.pl. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case.pl. Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. Wchodzę do klubu, dyszka nawija. Jeszcze nie wczerzę, bo pcha się na kija. Wzrokiem zabija. Żwija. Ciotka jest bita, każdy się wita. Nie podchodź do mnie, bo mam cię na hito. Bandyta. Tylko bandyta. Znaczy Lucja. Nie. No i chuj. No i podepiję. Pan Lucja jest grzeczny, tak? Przepraszam, panie serwera. Ile pan dostaje, panie kadecie? O, ale dostał. Ojeju. Ile pan dostaje, panie kadecie? A ja pieniędzy? Tak. 550. O. Za mojej kadencji 500 się dostawało. No poszło do góry, z nowym rokiem poszło do góry. PiS obiecał, PiS dał. Pizda. Chwała wielkiej kaczce. Pizda. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Ja ostatnio czytałem wypowiedź Andrzeja Dudy o tym koronawirusie jebanym. Jest. Jak? Ale stał pan na baczność tego? Nowa kadet. Wyciągam sobie kurwa tablety. Już wyciągam. Tak stałem jak Duda przemawiał. Tak stałem. Albo ci stał. Skąd ci pochodzisz? Ja jestem pół Polakiem, pół Polakiem, kurde. Ale mieszkam w Massachusetts od 7 roku życia. No co robisz w Florsanie właśnie, jak mieszkasz tam? Czy ty tak codziennie dojeżdżasz? Nie, oglądam TVP Polonia. Ja tego trwam, kurwa. Trwam jest do dupy. Nie ma bajek. Dobra, ci. Odznaki wasze. Panowie są elitą. 703. Wyjebali? To jest zaszczyt. Jeszcze, a tak? No. Tego odznaka. 714. Panie szeryfie? Tu ktoś szyby powypierdalał. Wszcząć dochodzenie? Oczywiście. Aha. 703, moja grupa. Aha. A co tam na to między nami? Pijamy po filmiku? Jak to nie? Możecie przeszukać? Wszystko już wiem! Podajemy. Ej, jak to wyszliście z akademik, jak można spytać? Dostaliśmy się pustkę, żeby podjechać do sklepu. A, no bo znaczy czas byłem bez Tomi, to się siedziało... 5 dni. Cały 5 dni, no. U mnie to samo, znaczy tak, u mnie to 3 dni. Takie pytanie mam? Przepraszam, że tak się prosiłem, ale czy mogę to auto odstawić? To. Okazuje się, że to jest jednego z naszych. Ogólnie ćwiczyliśmy. A to odchaluj. Dobrze. Gdzieś tu dwóch chyba. Już jestem. Dobra, tak, szykuj broń. O, strzelanina! Gdzie ty jedziesz? Co tu była strzelanina? Bo chyba że ci pierdzę chyba tak. No nie wiem, tak jest włączony. Może za mną proszę? Gdzie jest mój karabin? Kurczę! Czy sprawdzałeś się teren pod mostem, czy na moście? Pod mostem. Dwa pod mostem. 10-4. Departament Fazjetna, chodząc gaz silnik, trzymając to na kierownicy. Masz 8 plus 2, kod przesył do zielonego pojazdu, na 60 to wyspoczył ulewart. Tam serdecznie, przyczynę do potwierdzenia z Blue, że FAP jest oznaką 3201. Żeście prawie we mnie wytupili, wiesz o tym, nie? Co dokumenty do kontroli, pokaz dokumenty osobiste, do kontroli pojazdu. Panie Sam. Co tam? Co to za zapierdalanie, słucham? No ja się
No ja jestem na błyskowej, kurwa. A to ja nie widziałem tego akurat. No. I zapytałem przez miasto, nie? No nie no, ja jechałem normalnie, w sensie. Ile miałem na liczniku, bo nie wiem do końca. Dużo. Ja pierdolę, jeszcze ty weź mnie tak. Ja nawet nie wiedziałem, że on jechał. No. Za W darmo dostałem. A ile za taką? Ogółem w tym kardinerze kosztuje 50 koła, a ja dałem za nią 25 tylko. No, a 7-3 plus 1 jako trzusty na zielonym motorze na naszym 20 przy komendzie. 10-4? 10-4. Ty hekałeś z mostu, to? Nie. Sprawę mam. Masz połączenie. Magazynek mi wypadł w szatni, jak spodnie przebierałem. Podjedziemy zaraz tak po cichu, powiedzieć, że ci się kupę chce albo coś, bo mi kupio, dobra. Tak? Sprawy. Dobra, dzięki. Chodź. Kupujemy 10-80, za motorem znajduje się, jedzie na wasze 10-20. Chodź, Jack. Już idę. Najgorszym troszkę mi ciśnie, Lukas, ale dam radę. Proszę się pozwać, przyjmuję mu jeden. Dobra, to pan jest pijany? Nie, czekaj. Mhm. Co jest dalej? Proszę nie podrywać naszej sekretarki. Dlaczego? Bo jest na służbie. Z 1 kod 6 na naszym białym kawalkadzie. Na naszym 10-20 przy kolejnym. Panowie, dogadamy się. Co się będziemy dogadywać? Tam są ten. Chodniki pozbrukowe, tamtędy proszę się przemieszczać. Pod ta pała od razu. Ta pała jest po to, aby mnie dodać groźnego wyglądu. Nie chce pan, żebym użył. Ja na słuchu nie lubię, panowie. Pan jest zacwany, chyba by pan 4-8 profilaktycznie na dołku chciał przesiedzieć. Nie, tylko mówisz... 2-6-8 to jest pierwszy po dwójce. No to pan już idzie na chodnik, już. A spokojnie, proszę pana. 7-3 zgłaszam. Do momentu mojego trzeciego, bo moje 0-0. I 4. Słyszałeś, tak? Dobry to był, nie? No. Status pierwszy po dwójce. Status pierwszy po dwójce to jest git. No, dobra, nie. Dobra, od razu lepiej. No, napij się. A pomyśl, że też potrafię. O, co to było? Powiedz ich! Czy mi pan pokazał fakturę przed chwilą? Nie. Na pewno? Trzeci, ja zrobię moje 273. A co pan pokazał? Chcę sobie usiąść, ale w trudniejszej, panie. Ale mnie pan drzaźni? Pan mi fakiu pokazał, widziałem? Nie! Yeah. O tak pan... A, to nie jest fakiu, dobra, nic nie było tematu. Spokojnie. To co, Jack, jedziemy gdzieś, czy nie? Jedziemy. To chodź. Przepraszam, obywatelu, przewidziało mi się. Mów mi gdzie! W lewo. Prawo, albo lewo, obojętnie. I tu w lewo, od razu. I tutaj ta uliczka, tu w lewo. Dobrze. No, to mnie pan zejdzie, podejdzie tam do tego, do wrócę i tam się pan zajmą. Ja nie wiem, kurwa, gdzie mam jechać! Tak. Ja to chuje nie wiem, gdzie jest Dąbrowskiego w środzie, a kurwa, mam wiedzieć, gdzie jest Street Avenue? Bez zaznaczenia? Ja was na wtoczkę. Takie same zdjęcie dostaliśmy od obywatela, też sprzedaje narkotyki. A proszę mnie wszystko kadzieć, pana kurwa. Jak chcę. Dobra. Ała, bo mnie boli bardzo. Au. Niech pan nie idzie do przodu tak jak może. Ale to tylko dojdę pod ten. Pan se kurwa ukucznie. O, no dobra. Może mi coś pomoże. Pan ukucznie. Nie mogę. Zesztywniały mi kolana. To pan se postoi na sztywnych kolanach. Dobra. Nie ma sprawy. Ja wszyscy jem, no co w ogóle? Może mnie pan przeszukać, lokalni będą musieli przyjechać. Strzesały ten motor, kurwa. Proszę mnie nie dotykać tam wszędzie, proszę pana. No takie są procedury. No ja wiem, no to ja się mogę zdjąć. To ja ten motor tym się spisywałem, bo nawet. Ja nie wiem, bo pan tutaj... obściskiwał. Dobra, spokojnie. Ała, boli mnie kolano, mi zesztywniało.
Nauczy się na planie pierdolić, masz rację. Nigdy w życiu się jej nie nauczę. Nawet za 100 milionów złotych. Nie, za 100 milionów bym się nauczył. Wiecie dlaczego? Bo miał wszystko w dupie wtedy, minus 100 milionów. W sumie no. Dobra. Nie chciałbym się patrz tam. Po każdej ulicy jeździć. Ja dobra. Nawet nie wiem na jaki jest komenda. Ja to z nim jak ja i tak się uczę, bo ja to wszystko zapisuję. Wszystko. Dobra. A ciężki jest policjant, naprawdę. Dobrze. I paca ta panu była? Dobra. Ja tylko na motorku jeździłem. Siadaj, Jacki. Okej. Pan zejdzie z jestni. To ty możecie. Próbuję, proszę pana. Daj, czekaj, otworzycie tam drzwi w sumie. Siadaj, Jacki. Otworzycie drzwi. Z tyłu. Tu było radio wozu. Nie. Masz. Moje zasztywniałe kolana. Co mi przyszło na starość. Dobra, niech pan idzie. Dobrze. Ja tu panu pomogę otwierać drzwiczki tak. Już. O, oczywiście. Tak oczywiście. Jeszcze tak, paski zapnę. Już jest, siedzi pan? Siadzę sobie w środku. Tak. Dobra, proszę pana. Lucio Busquette, deputy numer taki 268. Czy zna pan swoje prawa? Możesz go rozpiąć, bo już cię sekwiruję. Dobra. Nie pan się wróci pan do ściany może. Tak, dobra? Tak, ja, dobrze. A do ściany, bo tak do kipa. Tak. Nie bardzo. No, do ściany to tak. Ale tutaj jak na łóżeczkę jak pan może, dobra? A dobrze, to czyli do łóżeczka. No. Dobra, ja pan rozkuwam, niech pan się nie obraca. Dobrze, ja widzi pan, że ja nie sprawiam kłopotów, ja nie wychodzimy. Jestem agresywny człowiek. Ściągnie pan maskę. Dobra, pokażę pan tu dowodzi przez kratę, jak może pan? Jasne, już podaję swoje dokumenty, oczywiście. Czy w moich oczach to takie niedomknięte? Nie, domknięte jest. A w moich też, że tak powiem, tak tutaj, o. Już? O, teraz. Pan odejdzie, teraz pan odejdzie. Pokażę pan dowodzik? No, dobrze, już. Na pierdolę, stanie. Tu, ty przez kratę, jak pan może. Będę chciał uciekać, bo ja tak nie chcę. Teraz zamknięte. Herbert Wilson, dobra? Już to sprawdzam. Tak jest. Tylko fotograf trochę był, wie pan co, chyba, nie wiem, po jakichś chrzcinach albo po czymś. A, to ja też miałem ten problem, to spokojnie. Dobra, pan tu widzę czyściutki jak łza, sekundkę. Zgadza się, oczywiście. Właśnie się odjednoczę na szpitalu, czy mężczyzna, którego mamy na komendzie, prowadził pojazd, czy był pasażerem? Ja prowadzę fundację charytatywną, proszę pana. On chyba był pasażerem, wiesz? Aha. To jest w takim czarnym garniturze, nie? Ale tak, 104. Tam był pasażerem. Co zrobić? Przeszukać? No. Najchętniej na świecie! Atakuj pana i przeszukaj. Proszę się nie ruszać. Będę pana przeszukiwał. O cholera. Zobaczymy jak bomba pierdolnie. Damianos 27, jak tam coś sapiesz, to chociaż 10 wysiliła niebieskie. Proszę przeszukiwać. Spokojnie, już przeszukuję. Dobrze. Zrobimy tak, odwróci się pan w moją stronę. Dobrze. Czy na trzy, czy jakoś... Nie, ze spokojem, znienacka, to bym mógł pana wątrobę posadzić na ziemię. A to nie, ja nie chcę, wie pan, ja nie lubię przemocy. No. Ręce tu jeszcze pod pachami, proszę sprawdzić. Nic nie przenoszę. Nic nie ma przy sobie. Dobra. Absolutnie, proszę pana. No tak sprawdziłem, że daj sobie spokój. Dokładnie sprawdziłeś wszystko? Nogawek mu nie sprawdzałem, bo wyczułem mięso. Dobra, to jeszcze sprawdzę. To tak, faktycznie. Byłem dzisiaj w mięsie. Kurwa, co jest? Nic nie działa. Gdzie jest ten kurwa technik? Proszę, niech pan mnie przeszuka, no już trzeci raz. Już nie ma tych skrótów do kurwa kajdankowania. Shift G kurwa 100 razy nadusiłem, nic. Tak, już pan rozkuwam. Jeszcze tej pan zapewności. Wszystko działa, tak jakoś nie wiem. No dobra. Jeszcze raz. Wszystkim. Ile razy będę przeszukiwany, może pan jest jeszcze do dobra. Chce pan może plomb poszukać? Nie, bo coś u pana zauważyłem, wie pan? Co pan coś, co wydaje mi się nie do końca legalnego, wie pan?
A co takie? Dobra, ja to zakonfiskuję i sprawdzę w badaniach, dobra? Ale to... A co, co ma takiego? Dobra. A przepraszam bardzo, to są moje zioła prowadzące. Dobra, pana... to właśnie jest, że jakieś zioła, to za sprawę. Tak, tak, ja to palę. Widzi pan, to, widzi pan okulary moje? A co ma? Pokaż. Już ci daję, dam ci i tam do laboratorium pójdziemy, dobra? Dobra. Ukrył to skubany właśnie w tej nogawce. No bo ja się tam dotknęły, ale ciepło, zlał się. Jaki jest twój numer na dziś szczęśliwy, tak? Mój numer na dziś szczęśliwy to 108. Dobra. Dobra, tu takie coś mi to trzeba. Przecież wiesz co to jest? Co? To jest herbata narkomanów. Czyli? Mąka ćpunów. Marihuanę. Jesteś pewien? No oczywiście, że tak jest, ostatnio obwyskowałem. Dobra, ja pana rozkuję. Odwróci pan pyskami. Tak, tak, oczywiście. Jak? Kolega ma rację? Bo ja się nie znam przez pana. Dlaczego pan przy sobie ma marihuanę? Proszę pana, bo ja palę marihuanę. Ale czy to jest CBD, czy...? Może pan sprawdzić. Z tego co wiem, to miało być CBD. Ale pan może, wie pan? Pan może mieć, tylko pan ma troszkę za dużą ilość. Tak? A ja nie wiem, bo to mi dał jakiś gość, proszę pana. Skórkę? Jak byłem na mego... Weszliśmy do 0,0, czy maksymalna ilość topów się zapytał, czy chce coś 28? Fajnego? Powiedziałem, że chcę. Maksymalna ilość topów to 28, nie można przez paczek. Jakoś tak słoneczniej było. 10-4. Jakoś tak fajniej, wie pan? No dobrze, czyli mandacik za posiadanie. Dobra, jeszcze raz pana przeszukam, bo jeszcze jedna rzecz. Nie, nie, protestuję, nie będzie żadnego. Co pan powiedział? Nie, protestuję, nie, nie będę. Raz. Nie, nie dam się już przeszukać. Zobaczcie pana, i tak za to co pan miał, to już panu coś grozi, a tak to wie pan. Co się dogadamy? Dogadamy się polubownie. Dlaczego? Przeszukuję się cały czas. No albo pan się uspokoi, albo strzelę prądem. Nie, nie, nie. Ostatni raz, ostatni raz pana przeszukuję. Spokojnie. No dobra, ostatni raz. Obiecuję, dobra. I tylko to, my przeszukamy te paczuszki, bo tu widzę, że pan ma 7 jakichś paczuszek i dam panu teraz znać, dobra? To dobra, nie ma problemu. Powiedzieli mi, że na co mogę to normalnie palić. Dobra. Więc schodzę sobie i palę. Chodźek. A czyli dobra, sytuacja wygląda tak, że pan może palić, aczkolwiek maksymalna ilość topów, ile pan może posiada, to 28. A my mamy tam tych 42, jeśli to się potwierdzi, to to będzie nielegalna ilość. Aha. Chyba, że pan sam przyzna, że jest to marihuana. No, wie pan co? Nie wiem do końca, co to jest, ale być może mogłaby to być marihuana. Nie wiem, palę to i tak czuję się jakoś lepiej. Dobra, no nie to może być prosto. Marihuana, czy co? Niech pan powie prosto, nie będziemy stawiać jakiegoś problemu. Proszę pana, niech pan spojrzy, ile ja mam lat. Czy ja wyglądam na człowieka, który... Może wiedzieć takie rzeczy, ja jestem dobra. Poważnym człowiekiem. Dasz radę, Jack, się sprawdzić w laboratorium, czy nie? Słucham? Jack, jesteś? No. Dasz radę to sprawdzić w laboratorium, co to jest, czy nie? No przecież ja wiem, co to jest, dobra, później, ale jestem. Dobra. Zaraz, proszę pana, jesteśmy. Chodź, Jack. Już idę. Bo ja też mam jakieś paczuszki, też mi wygląda. No przecież to jest z tego samego drzewa, przecież to jest marihuana. Zobacz, tu położę. No przecież to jest marihuana jak nic. Dobra. Paluchy mi śmierdzą. Tutaj wyłożyłem paczuszkę, to też mówisz, że jest? No też to samo przecież. Dobra. Jebnijmy mu za posiadanie, taki mandat, że się zesrał w spodnie i tyle. No, nie ma co do ucieczki, bo to ma rację w sumie, że na pasażerze siedział. No, spokojny, kulturalnie rozmawiamy. Tam, mandacik mu pierdalniemy bez odsiadki. Jutro praktyczne naprawko. O, trzymam kciuki, to jest ważny egzamin. Dobrze, pana, sprawdziliśmy wszystko i no jest to marihuana. Także już panu mówię, co za to grozi, dobra? Sekundkę. I tak, no ale ja byłem nieświadom, że coś za to grozi, to teraz mi to grozi. No już grozi. Tak, tak, dobra, proszę pana. Cholera. Za posiadanie marihuany jest od 5 do 15 miesięcy. Pan, no nie stawił żadnego oporu,
No nie, absolutnie, proszę pana. Także tak oferuję panu, no tak po środku, czyli ósemkę, dobra? 8 miesięcy. Odsiadki? Pan prawo tak. Do tego, żeby zadzwonić do jednego telefonu w obecności funkcjonariusza. Tomi. Dzień dobry, rozumiem swoje problemy. Tomi? Tak? Ja tutaj panu po najniższej lecę, dobra? Bo nie stałem żadnego oporu i tak dalej. Jak jest legalne do jakiejś ilości, a ja mam... Nie, tam przy sobie jest legalne, a pan miał troszkę więcej. Do paki wrzucić, przecież to mi zniszczy całą karierę, proszę pana. Dobrze pana. Przecież ja tam poznam bandytów, zajmę się występkiem i zniszczeniem. Nie, to nie może tak być. Nie. 5 miesięcy, dobra? Paka grzywny, najniższy to będzie 4 tysiące. Ja bym wolał pracować z narkomanami przez 5 miesięcy. Czyli 5 miesięcy na 4 tysiące, dobra? Tak się mówimy. 4 tysiące, a nie da się jakoś niżej, proszę pana, żeby tylko do tego więzienia. Proszę pana, można zrobić tak, że pan zapłaci 150 i bez odsiadki. 150? No. No dobra, to ja mam przy sobie 150. 150 tysięcy, maks. 273 do 275. To nie mam. To lepiej sobie posiedzieć chwilę to. To proszę pana, to właśnie do... No 5 miesięcy tylko, to jest nic proszę pana, ja panu po najniższej lecę. Ale ja słyszałem, że tam robią straszne rzeczy, a niech pan spojrzy. Jak się pan nie nachyli bez majtek, to nic panu nie zrobią. Nie, spokojnie, panie Jacku, troszeczkę ciszej jak można było. Tak troszeczkę ciszej. A, faktycznie. Akurat będzie miał pan 5 miesięcy, przemyśli swoje zachowanie, to zlecie, ale, proszę ale pana. Ale już przemyślałem, proszę pana. A proszę pana, ja to panu policzę wyroczek, przygotuję. A, tu już trochę posiedział, to może nie wiem. Tak, wiem. Wie pan, bo ja fundację charytatywną prowadzę i to bardzo niekorzystnie może wpłynąć na mój wizerunek. Ja się nazywam Herbert Wilson, prowadzę fundację charytatywną Zosia. Zbieramy, wie pan, na karuzelę dla babci Zosi, która ma zakręcone zwoje mózgowe. I jej się cały czas w głowie kręci. Ta co ma loki, to jest ta z telewizora? Tak, to jest ta co ma loki, dokładnie. Wszyscy się z niej śmieją, że ona jest pijana, wie pan. Depiuty, bośmy może go puścili. To mi zniszczy karierę. Znaczy ja nie mogę nic... Ja jestem SMS-a wysyłałem kiedyś na tę fundację, na tę babcię. Dziękuję uprzejmie. Tak, poczekamy sekundkę i wyższa ranga zdecyduje, dobra? Dobra, no ja mam taką rangę, proszę pana, że tylko z pały mogę przyjebać i... No wszystko. Aha, no to też nieźle, To zawsze jakieś zajęcie, proszę. No i kawę przynoszę jeszcze, ale to tylko wyższym rangą. Ja mam na przykład ostatnio takie hobby, że jeżdżę autostopem. I gdzie pan był? No, na przykład byłem ostatnio w Sędlu. Bardzo ciekawa wycieczka, można poznać bardzo fajnych ludzi. Zbierałem złom, proszę pana. Świetna historia, poznałem tam niesamowitych ludzi, 253, a jakichś dużych ludzi, czy małych ludzi? Jednego małego człowieka, wie pan co, bo mnie to zmartwiło strasznie, znalazłem chłopczyka 8-letniego siedzącego na dachu pordzewiałego całego dookoła złomowiska. No i wszedłem tam na ten daszek i go zapytałem, czemu tu siedzi sam. Okazało się, a on co? Chłopczyk nie ma rodziców. Proszę pana, opiekują się nim bracia. No to kazałem mu zadzwonić po jednego, żeby się nim zajął. Taki dzieciak nie może się włóczyć sam po złomowisku, a tym bardziej po dachach. No bo mogą go zgwałcić na przykład szopy. Szopy? Tak, bobry strasznie gwałcą, słyszeliśmy ostatnio. Bobry, tak, mają takie tendencje, szopy, bobry i delfiny. Zwłaszcza takich chłopców na dachach zardzewiałych. Krzychu, dokładnie. Szymon, szopy, bobry i delfiny mają takie tendencje. Dziękuję bardzo za 15 zł. I co się stało z tym chłopcem? Przyjechał po niego brat, wszedł na dach i siedzieli razem. Nie wiem, może jego brat na przykład lubił szopy. Szopy? No, a na szopie siedzieli? Będziemy jak bomba pierdolnie. Tak, siedzieli na szopie. Metalowej takiej, bo zardzewiała. Tak, zardzewiałej i metalowej szopie. Poszukiwaniu szopów prawdopodobnie. Albo do... Aha, przykra historia, naprawdę. Przykra, no niesamowicie. A bobrów nie było w tej historii, na pewno? Wie pan co? 30, 27. Tak. Na 98% jestem pewien, że nie było w pobliżu żadnego bobra. Aha. Nie, bo jak są bobry, to trzeba zadzwonić po nas i my przyjeżdżamy i tej zarami uspokajamy napalone bobry. Aha. Bo potem,
Tak, i potem je przewozimy w dużych sztukach, to są nasze te duże radiowozy, do weterynarzy, którzy im sterylizację robią. Dziękuję za zwrotkę. Rozumiem, czyli pan się zajmuje też tak jakby jest pan strażnikiem dżungli. Bardziej pustkowia, bo tam w sumie nie ma za dużo rzeczy. To szopy, bobry, kuny, jenoty i nietoperze. Nietoperze, tak. Widziałem dwa. Dwa widziałem. No pan uważa, bo roznoszą kolanowirusa. Słucham co? Kolanowirus, taka woda w kolanie się robi, kaszel jest. Woda w kolanie? No właśnie mi tak kolano ostatnio boli, ja nie wiem, może ja mam. O cholera, to może kwarantannę trzeba pana poddać? Nie, to lepiej wypuścić może. Teraz już kit, bo on, jak gadał, to mu strasznie się ślinotok robi i mnie delikatnie przepluł. Zarówno tutaj na myśl zdrowia jednostka do procentu. Mogę dać chusteczkę jeszcze raz? Nie, spokojnie, to ja wypuknąłem. Aha, no to super. Czyli nie ma problemu. Nie. Wie pan, ja jestem zdrowy raczej, tak, tylko delikatnie mnie serce boli, trochę śledziona wątroba, płuca, oczy, kolana, łokcie, stawy, barki. Musimy go puścić, bo on tu umrze nam zaraz. Ale poza tym to jestem zdrowy. Dobra, no sekundkę, tam już kończy wyszrangę i teraz decydujemy, dobra? Dobra. Dobrze. Ja bym pana puścił. No ja na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że nie do końca byłem świadom, jaka ilość jest legalna i że to w ogóle jest nalegalne. Dobra, jeśli niech pan pamięta, że paczuszki razy dwa, wie pan? Tak to działa. Czy jak tak. Miał pan 7 paczuszek, to ma pan jakby 14 gramów. Ale ja tu dostałem od jakiegoś faceta, który tak biegł przez molo i coś krzyczał i powiedział, chcesz coś fajnego i mi to dał i sobie pobiegł dalej. Skarż, nie może opuścić coś o nim, jak wyglądał? Tak, proszę pana. Był czarnoskóry. No. Miał jedno szklane oko, złotego zęba, wielki łańcuch z napisem Tough Life i proszę bardzo. I jedną drewnianą nogę. Tak więc to pirat, proszę pana. Tak, to był pirat, bo to było na molu. Kojarzy pan pirata Tanakę? Coś kojarzę. Pirat Tanaka, to pan był? Nie jestem do końca pewien, czy to był pirat Tanaka, ale być może, prawdopodobnie mógłby to by być. Aha. Dobra, Tomi, bo nie wiem, co z nim robić. Swoje odsiedział. Pan nie handlował, z tego co widziałem. Siedział tylko na motorze. Topy przy sobie, dlatego chciałem mu tylko... Ale nie przerobione, tak? Był autostopowiczem, proszę. Nie, miał paczki przy sobie, ale pan... Wie pan co, kolega wziął całą winę na siebie, więc niech pan podziękuję koledze, pan jest wolny, myślę. Nie, no właśnie, też tak myśleliśmy. Aha. Pan też fundację prowadzi, dobry człowiek, był nieświadomy tego. Odprowadzić jak... pana? Tak, poproszę. Pan jest wolny. O tych bobrach. Zapraszam tędy. Dziękuję uprzejmie, jeszcze podziękuję koledze. Nie ma za co. Co chce pan wiedzieć o bobrach? Pójdzie pan przodem. Tak, co chciałbym wiedzieć o bobrach? Proszę pana, chciałbym poznać takie wszystkie zwyczaje bobrów, żeby wiedzieć, jak się przed nimi bronić. No bobry to są takie zwierzęta, które znają bardzo dużo bitów i one robią techno ogólnie. To taki był bubr, nimi przewodzi bubr przewodnik, na niego mówią. I ma taką dużą łopatę zamiast krepi dupy z tyłu, proszę pana. Aha, rozumiem. No. Czy te bobry to te techno to robią ogonami, jak tak stukają? Tak? Nie, one tak robią pci, ustami. Przepraszam, że pana oplułem. Już wycieram. Ja mogę podać chusteczkę. Beatboxują może. No one tak robią, właśnie i te bobry, one mają takie szopy. Bo one z tymi szopami to wchodzą w związki małżeńskie. Wiem, bo się na wsi wychowałem. To nie jest jakieś kazirodztwo, bo to nie są jacyś kuzyni czy coś? Nie, szopy to są takie domy małe z drewna. Szopy to są szopy. Takie małe szopy, na których siedzą mali chłopcy i czekają, aż ich dopadną. A to są szopy metalowe, z drzewianym dachem i tam przychodzą bracia. A szopy pracze? Szopy pracze piorą w rzece, no przecież to jest oczywiste. Pewnie, ja tak nie do końca to... A wracając do tych bobrów, ja ostatni raz jak mieszkałem na wsi jeszcze u rodziców, to byłem świadkiem naocznym powstania takich bobrów. Niemożliwe, jest. No, stały i sobie poszły. Ty to mi idziesz? U nas status trzeci chyba idę, wiesz? Ja też już status trzeci. Co to jest?
Czyli tak, jakbym widział jakiś nagły atak bobrów, tak, to mogę się do państwa zwrócić. Tak, bo tej zerem wtedy się daje i taki bubr leży na plecach i udaje żółwia. No i wtedy można go skuć. A tak, tak, bo ja... Ale nie mamy takich małych kajdanek. Już mamy, już dostarczyli. ...nad oceanem i tak się zastanawiałem, czy to był żółw, czy bubr. No, to można się łatwo pomylić. Łatwo się można pomylić. Zwłaszcza jak jest na plecach, no, to trzeba uważać. Chodź jeszcze na chwilę pogadać. Oczywiście. Przepraszam. Dobra, to dobranoc. Ja może panu... Dobranoc, trzymajcie się. Ja może panu zostawię... Służbę dzisiejszą. Sporządzisz raport? A jak mogę, to jak najbardziej. No to bardzo bym się cieszył. Dobra. I uważaj na bobry, jak będziesz jechał, bo słyszałem, że tamy zatamowali drogę. Dobra, miej nocki, mam życie. Na razie. To są bobry barykadowe. Dobranoc wszystkim. Tak, bobry to jak rolnicy normalnie barykadują drogę. Barykadują drogę. Tak, normalnie. Masakra. A właśnie, jeszcze ja mam taki problem. Ja właśnie już pana odprowadzę. Godzinę pracy sobie tam, w arkuszu. To my się to na tym głównym, gdzie jest zbiórka o tych wszystkich policjantach. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia panu. Bo ja to... 275, status trzeci. Pan zostawi, my tu zobaczymy.